Czas na pracę plastyczną. Co potrzebujesz? Potrzebujesz klej. Potrzebujesz zakreślacz lub inny pisak. Potrzebujesz czarnego pisaka, nożyczki, karteczki kwadratowe, koloru takiego, jakiego chcesz. Ja mam akurat przygotowane kartki białe i czerwone. Oraz jedną kartkę z bloku rysunkowego z kolorowymi kartkami. Ja wybrałam sobie akurat kolor żółty. Dlaczego kolor żółty? Dlatego, że przypomina mi on słoneczko. Jesteście ciekawi, co będziemy dzisiaj robić? Tak sobie postanowiłam, że rozmawialiśmy sobie o ptakach, o wiośnie i wykonamy właśnie taką pracę wiosenną. Przystępujemy zatem do wykonywania i przygotowywania elementów do naszej wiosennej pracy. Żebyście dobrze widzieli, wezmę karteczkę koloru czerwonego. Co musicie zrobić? Po pierwsze, narysować linię, która będzie dzieliła na dwie równe części tą naszą kolorową karteczkę. Żeby było Wam łatwiej, można to zrobić w ten sposób, że złożycie ją, pamiętajcie o tym tylko, że trzeba ją złożyć bardzo równo, tak? Powstają nam takie trójkąciki. Teraz zobaczcie, rozkładam, tak? I po tej linii zdjęcia rysuję czarną deskę. Super. Na pewno też już macie to zrobione. Teraz z tej strony chciałabym sobie dorysować takie elementy, które będą piórkami. Popatrzcie, w jaki ja sposób to robię. O, tak sobie zrobiłam. Co teraz muszę zrobić? Wycinam piórka, popatrzcie. Wycinam sobie to piórko tutaj. Bo jak już się domyślacie, będzie to ptaszek. Taki wiosenny ptaszek. I teraz wycinam do końca po tej czarnej linii, którą narysowałam. Powstało mi coś takiego. Muszę teraz zrobić główkę mojemu ptaszkowi. Jak ją robię? Zaginam sobie. Zaginam w ten sposób. Widzicie? Linia zgięcia, zagięta główka. Przyprasuję. Mój ptaszek musi mieć dzióbek, a więc sobie rysuję taki tutaj dziubek. Widzicie ten dziubek, który narysowałam? Super. Teraz jeszcze bym chciała, żeby mój ptaszek patrzył na mnie, więc dorysuję mu oczka. Oczka takie, jak potrafisz. Ma już oczka, ma dziubek. No i teraz bym chciała, żeby ten mój ptaszek miał skrzydełka, więc sobie zrobię coś takiego. Niech tu sobie ma to skrzydełko. Mój zakreślacz może tu jeszcze pomalować innym kolorem, tak, piórka i ten dziubek. No, taki sobie ptaszek pierwszy powstał. Odkładam go sobie na bok i wykonam kolejnego ptaszka. Teraz ten ptaszek to będzie z białej kartki. Pamiętacie, co robimy. Zginam na pół. Staram się, żeby to było dokładnie. Tak. Otwieram. Pamiętacie, co robiliśmy? Dokładnie. Na tej linii rysujemy. Na linii zgięcia rysujemy czarną linię. No i teraz musimy co zrobić? Ten kornet mojego ptaszka. To sobie. Tak, tu sobie. Co dalej?
Tak, dokładnie. Wycinam. Wycinam. I znowu do góry. Świetnie. Pamiętacie, co teraz trzeba zrobić? Tak, dziubek. I główkę. A więc sobie zniknę znowu. O, ptaszek już ma główkę. Teraz muszę pamiętać, żeby miał dziubek. No to zrobiłam mu dziubek. Co jeszcze trzeba mu dorobić? Oczka. A więc robię mu tu oczka. Dobrze. I co? No i to skrzydełka jakieś takie. Świetnie. Ale teraz pamiętajcie, że jeszcze robiliśmy coś takiego, że dorysować można tutaj właśnie kolor. Na białym lepiej to widać. No i dziubek. I będzie też właśnie taki kolor. No i jest już tam gotowy ptaszek. Nie będę więcej robiła ptaszków, bo chcę Wam pokazać, co dalej trzeba zrobić. A więc tak jak mówiłam, ja wybrałam sobie tą żółtą kartkę. Tak? Mam tą żółtą kartkę. Więc popatrzcie, ułożę sobie te ptaszki tak, jakbym chciała. Ach, to niech ten sobie tutaj będzie, ten tu ptaszek, a ten może tu. Że tak zrobię. W ten sposób. Jak myślicie, tak? Będzie dobrze? Niedobrze. Bo te ptaszki trzeba teraz dokończyć. Potrzebny mi będzie klej. A więc skoro już wiem, że ten ptaszek będzie tu, smaruję sobie klejem po tej stronie. Przyklejam ptaszka sobie tu. I kolejny ptaszek. Przyklejam tu. I kolejny ptaszek. Jak wiecie, ptaszki lubią przybywać razem. One tworzą właśnie takie piękne grupy i razem ze sobą przebywają. No ale czy to mi przypomina ptaszka? Tak nie do końca, bo temu ptaszkowi jeszcze brakuje czego? Brakuje temu ptaszkowi tutaj takich na przykład piórek, które mogę mu dorysować. I wy tak samo. Świetnie. A wiecie jeszcze? No właśnie, on czego nie ma? Nie ma swoich pazurków, tak? Zrobię. Aha. Ten też będzie miał. Super, popatrzcie. Ja mam już swój obrazek wiosenny z ptaszkami prawie gotowy. Wy jeszcze możecie ozdobić według własnego pomysłu. Ptaszki mogą na przykład siedzieć na gałązkach. Gałązki mogą mieć przepiękne listki, bo wiecie, że przecież wiosną z gałęzi i z pączków, które są, rozwijają się młode listki. A więc spróbujcie dokończyć tą pracę w taki sposób, żeby odzwierciedlała nam wiosnę. Jak będziecie mieli swoje prace wykonane, jak zwykle zachęcam Was do przesłania swoich prac, ponieważ będzie można znowu zrobić kolejną wirtualną galerię. Czy podobała Wam się ta praca? Cieszę się bardzo, bo wiem, że bardzo uwielbiacie plastyczne zajęcia. Do zobaczenia, kochani, przyjemnej pracy!